Nigdzie nie zobaczycie tak wielu kolejowych informacji, jak w naszym programie. Dzisiaj udowodnimy Wam, że kolej może być słodka i nowoczesna. Ania Wojtkowiak, witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka Kolej TV. Powiemy, kiedy Olsztyn będzie miał odlotowy pociąg na lotnisko? Zobaczymy, co ciekawego można zrobić z plastra miodu? Będą też manewry, czyli przyjrzymy się pracy manewrowego. Odlotowych połączeń kolejowych w Polsce jest już kilka. Pociągiem można dojechać na Balice, lotnisko Chopina, z przesiadką dotrze się też do Modlina. W przyszłym roku przyjdzie czas na Szymany. Linia kolejowa łącząca Olsztyn z lotniskiem jest już prawie gotowa. Rewitalizacja linii kolejowej Olsztyn-Szczytno ma bardzo szczytny cel. Olsztyn zyska szybkie kolejowe połączenie z lotniskiem. Poza modernizacją istniejącego torowiska potrzebne jest tylko wybudowanie kilku kilometrów nowego toru do Szyman, znajdujących się w pobliżu Szczytna. Dzięki realizacji tego projektu uzyskamy kolejowe połączenie z lotniskiem w Szymanach i czas jazdy, czas przejazdu z lotniska do Olsztyna będzie wynosił zaledwie około 45 minut. Prędkość na trasie wzrośnie z 70 do 100, a w niektórych miejscach do 110 km na godzinę. Prace też idą dość szybko. Prace w tej chwili prowadzone są za pomocą nowoczesnych, wysokowydajnych maszyn torowych. Układka toru posuwa się w tempie około kilometra toru dziennie. W tej chwili właściwie cały odcinek od Olsztyna do Szczytna już można powiedzieć jest wykonany. Włoska firma wykonała już ponad połowę planu. Pozostało jeszcze wybudowanie 7 peronów. Nie są gotowe wszystkie przejazdy z samoczynną sygnalizacją. W sumie będzie ich 12. Na stacji Pasym PLK zmodernizuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Całość inwestycji kosztowała ponad 91 milionów złotych. Zakończenie prac planowane jest na marzec 2013 roku. Wtedy z Olsztyna będą odloty kolejowe. Nowy budżet i nowe pieniądze dla kolei. Minister transportu obiecuje, że w 2013 roku kolej dostanie więcej środków, między innymi z akcyzy. Potwierdza to minister finansów. Kolej droga ministrom. Pieniądze z dróg mają trafić na budowę torów. Większa niż do tej pory część wpływów z akcyzy miałaby być przeznaczona dla kolejarzy. Mniej dostanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Takie są plany rządu. W sumie na rozwój infrastruktury, remonty dworców i dofinansowanie przewozów pasażerskich Rada Ministrów chce przeznaczyć ponad 2 miliardy złotych. Sławomir Nowak zapewnia, że kolejarze dostaną pieniądze na wszystkie zaplanowane inwestycje. Jacek Rostowski poinformował, że o zamiarze dofinansowania kolei zdecydowały dwie rzeczy. Potrzeba wykorzystania funduszy unijnych i szybki efekt inwestycji. Część pieniędzy z budżetu może trafić na modernizację fragmentu linii Warszawa-Lublin. Szacuje się, że koszt inwestycji wyniesie nawet 4 miliardy złotych. PKP Polskie Linie Kolejowe szukają właśnie chętnych do przygotowania projektu przebudowy odcinka Otwock-Lublin. Zwycięzca przetargu wykona plany modernizacji tak, by trasą można było jeździć 160 km na godzinę, poza odcinkiem Puławy na Łęczów, gdzie prędkość maksymalna wyniesie 140 km na godzinę. Pierwsze prace mogą ruszyć za 2 lata. Ukończenie planowane jest na rok 2020. Szybciej może zakończyć się remont linii łączącej Toruń z Grudziądzem. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na rewitalizację torów między Chełmżą a Grudziądzem. Do odnowienia jest 40 km linii numer 207. Prędkość pociągów z 50 km na godzinę zwiększy się do 80, a nawet 100 km na godzinę. Skróci to czas przejazdu o około 20 minut. Zwycięzca przetargu na realizację projektu będzie miał 22 miesiące. Teraz czas na słodkie tajemnice. Pokażemy za chwilę, co nowoczesne pociągi mają wspólnego z plastrem miodu. Nie chodzi tu o wars, choć i tam pewnie za jakiś czas będzie można taki plaster miodu znaleźć. A wszystko przez technologię, która przesiada się z samolotów do pociągów. To plaster miodu, struktura wykonana z materiału Nomex, opracowanego przez firmę DuPont. Materiał jest powszechnie stosowany w samolotach. Teraz w ekspresowym tempie zdobywa uznanie konstruktorów pociągów. Struktura plastra miodu została zaczerpnięta z najlepszego źródła, czyli z natury. Wzbogacona o najnowszą technologię, dała nam ultralekki kompozyt. Nomex to bardzo lekki, niepalny materiał. Przypomina papier i produkowany jest z włókien aramidowych. Następnie w zakładach takich jak fabryka Euro Composites, którą odwiedziliśmy z kamerą, formowany jest w strukturę plastra miodu. Może służyć do budowy elementów konstrukcji i wnętrz wagonów pasażerskich. Taki kompozyt wykonany z Nomexu jest wyjątkowo lekki. Za to oszczędności, jakie może przynieść, to ciężkie pieniądze.
nie tylko dla kolei dużych prędkości, ale także dla pociągów podmiejskich czy tramwajów. Kompozyty na bazie włókna Nomex w tej chwili wybierają przewoźnicy, którym zależy na estetyce i trwałości taboru kolejowego, ale przede wszystkim na jego niskiej wadze. Oszczędności są spore. Na przykład jeden wagon w superszybkim pociągu waży 1,5 tony mniej niż wykonany z materiałów tradycyjnie stosowanych. W przypadku sklejki, z której wykonane są wnętrza większości wagonów jeżdżących w Polsce, to ich waga mogłaby zmniejszyć się aż 5-krotnie. Mniejsza waga to duże oszczędności, a do oszczędności ostatnio przykłada się dużą wagę. Nowoczesne technologie będą wykorzystane na pewno tutaj. Alstom wyprodukował już pierwsze pudła dla Pendolino zamówione przez PKP Intercity. Trwa malowanie. Polskie superszybkie pociągi wyjadą na tory w 2014 roku. Przewoźnik za 400 milionów euro zamówił 20 nowoczesnych składów zespołowych. Pojawią się na trasie z Gdyni przez Warszawę do Katowic i Krakowa. Za 2 lata podróż z Trójmiasta do stolicy powinna trwać 2,5 godziny. To już nie będą ekspresy, tylko super ekspresy. PKP Intercity modernizuje wagony. Spółka ogłosiła największy w historii przetarg modernizacyjny. Zwycięzca będzie miał 2 lata na odnowienie 150 wagonów. Modernizacja ma kosztować maksymalnie 460 milionów złotych i powinna zakończyć się do roku 2015. Zmodernizowane składy będą kursować w TL-kach na trasie Szczecin-Przemyśl. To już drugie tego typu duże unowocześnienie taboru PKP Intercity w tym roku. Obecnie trwa remont 68 wagonów. Do Wiednia kursują 4 pociągi PKP Intercity, a sprzedaż biletów w kasach międzynarodowych rozpoczyna się z 60-dniowym wyprzedzeniem. Można skorzystać z promocji i taniej przejechać się na przykład na wiedeńską Noc Muzeów z 6 na 7 października. Ceny promocyjnych biletów na Eurocity do stolicy Austrii zaczynają się od 29 euro. Gdy ktoś nie zdąży załapać się na promocyjne pule, może jeszcze zebrać znajomych i skorzystać z oferty Austria Special. Grupy do 5 osób jadą dużo taniej. Tanio będzie w wiedeńskich muzeach. Z biletem za 13 euro będzie można zwiedzić 650 obiektów kulturalnych. Chociaż tyle muzeów ciężko zaliczyć w jedną noc. Teraz zobaczymy, jak się składa składy, czyli przyjrzymy się pracy manewrowego. To on odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wagony były ze sobą odpowiednio połączone. Bez manewrowego w trasę wyruszyłaby tylko sama lokomotywa. Dzień pracy rozpoczyna się od szkolenia BHP, następnie zapoznajemy się z zadaniami, które musimy wykonać w danym dniu i wychodzimy później na próby. Próby planowe, które mamy w rozkładzie jazdy. Do zadań manewrowego należy rozłączenie lokomotywy, która przyjechała tym pociągiem. Następnie idę na drugą stronę, gdyż tu jest zmiana kierunku jazdy i podjeżdża lokomotywa z drugiej strony i wykonuje te same czynności, tylko odwrotnie. Najpierw podłączam sprzęg śrubowy, następnie sprzęg powietrzny i sprzęg hamulcowy. Po wykonaniu tych czynności mechanik podłącza wysokie napięcie i wtedy następuje próba uproszczona tego pociągu. Próba uproszczona pociągu polega w skrócie na sprawdzeniu, czy dwa ostatnie wagony hamują i luzują i czy na końcu składu jest powietrze w przewodzie hamulcowym. Dalej czekam na następne zadania, które mogą się w każdej chwili wydarzyć. Różne są sytuacje, jakieś jeszcze dodatkowe próby uproszczone, przestawianie wagonów, to wszystko zależy od sytuacji. Ta praca jest bardzo niebezpieczna, bo w każdej chwili grozi to jakikolwiek wypadkiem, jeśli człowiek straci koncentrację, bo to jednak lokomotywa, wagon. Człowiek nie ma z tym żadnych szans, więc trzeba uważać na to, co się robi. W każdej chwili może grozić wypadkiem. Praca ciekawa, odpowiedzialna i niebezpieczna. Jak ktoś to lubi, to zapraszam. Kolej TV kończy manewry i przygotowuje się do odjazdu ze stacji. Koniec programu. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Was oczywiście na następny odcinek Kolej TV za tydzień. Nie zabraknie jak zwykle solidnej porcji kolejowych newsów. Do zobaczenia.